Według danych GUS w Polsce żyje ponad 1 800 000 osób z dysfunkcją wzroku, spośród których ponad 100 000 to osoby niewidome. W związku ze zbliżającym się Dniem Białej Laski w budynku Bydgoskiej Poczty Głównej otwarto wystawę pod nazwą Niewidzę. Na wstępie mojego listu serdecznie Was pozdrawiam. Pozwala na czytanie książek, pisanie listów czy naukę. Alfabet Braille'a umożliwia osobom niedowidzącym funkcjonowanie w społeczeństwie. Pomaga w tym także coraz większa świadomość otoczenia. Stąd działania mające na celu nagłośnienie problemów osób z dysfunkcją wzroku. Jednym z nich jest coroczna wystawa w budynku Poczty Głównej w Bydgoszczy. Od 6 lat współpracujemy z ośrodkiem Louisa Braille'a w Bydgoszczy, ale to 5 raz wystawa pod hasłem Nie widzę znajduje się w murach pięknego budynku Poczty Polskiej w Grodzie nad Brdą. Każde dotarcie do osób, które coś więcej będą wiedziały na temat dysfunkcji narządu wzroku, na temat tego, że do niewidomego można powiedzieć zobacz, to masz przed sobą, popatrz, czy też do widzenia, jest rzeczą normalną. Nie dobieramy słów, dobieramy własną wrażliwość. W otwarciu wystawy wziął udział przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber, którego zdaniem rząd powinien nie tylko dofinansowywać ośrodki szkolno-wychowawcze, ale także likwidować bariery, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami. Stąd jest program Dostępność Plus, który ma otwierać takie możliwości. Program, który jest realizowany od kilku lat na wielką skalę, ale mam świadomość, jak wiele jest jeszcze w tym wypadku do zrobienia. Wystawa fotografii w Urzędzie Pocztowym jest częścią kampanii społecznej pod nazwą Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie. Bydgoszcz, Monika Buzalska.